Dzień dobry Państwu. Nazywam się Justyna Duriasz-Buchak. Jestem z Fundacji Wspomagania Wsi. Chciałam powitać Państwa na pierwszej porannej sesji dzisiaj. Zgodnie z programem teraz przez 2 godziny będziemy przysłuchiwać i mam nadzieję też uczestniczyć w dyskusji. Oddaję głos pani Annie Potok, która wprowadzi nas do tematu. Tak, ja Anna Potok, nie jestem z Fundacji Wspomagania Wsi, ale wspomagam fundację na wszystkie swoje skromne możliwości. Także spotykamy się tu nie pierwszy raz. Proszę Państwa, troszkę nawiążę do wczorajszego wykładu. Żyjemy w czasach stale przyspieszających i często nieoczekiwanych zmian na świecie, w kraju, ale także na polskiej wsi. Odczuwamy to wszyscy, ale może szczególnie odczuwają to właśnie uczestnicy spotkań w Maruzie, ponieważ Państwo w swojej ogromnej większości staracie się aktywnie wpływać na swoje otoczenie, na życie swoje, swoich dzieci w przyszłości, swoich wnuków. Staracie się, aby to życie było bogatsze, piękniejsze, lepsze. Dlatego ważne jest bardzo, aby potrafić przewidzieć, jak zmiany będą przebiegały, jakie one będą w czasie, co się nam może wydarzyć, żeby się potrafić przygotować na te zmiany, żeby nie być zaskoczonym. I właśnie dlatego organizatorzy spotkań w Maruzie podjęli takie ambitne zadanie zaproszenia kilku z najwybitniejszych uczonych zajmujących się problemami rozwoju wsi, a także sprawami prognozowania, aby się podzielili swoimi przewidywaniami, wynikami swoich badań, a także tym, co im podpowiada wyobraźnia. Pytań jest wiele. Ja tylko kilka z nich wymienię. Jaka będzie polska wieś za 5, 10, 20 lat? Czy będzie żywotna, zaludniona, zamożna? Czy ludzie zaczną ją opuszczać? Czy zaczną emigrować do miasta, a może nawet za granicę? Jak zmieniać się będzie znaczenie i rola rolnictwa? Jak będą wyglądały nasze gospodarstwa? Czy proces rozwarstwiania zamożności ludzi na wsi będzie się pogłębiać? Czy w dalszym ciągu obserwować będziemy nawet marginalizację pewnej grupy ludzi? Czy z czego żyć będą ci, którzy odeszli już i dalej odchodzą z rolnictwa, którym rolnictwo nie zapewnia już dochodów wystarczających na utrzymanie rodziny? Jak zmieniać się będą kontakty między miastem a wsią? Czy wieś zachowa swoją wiejskość? Czy upodobni się do miasta? Czy pogłębiać się będą różnice między metropoliami a peryferiami? Jak to będzie wyglądać w najbliższej i dalszej przyszłości? I w końcu ostatnie z pytań, które chcę zadać, ale które wydaje mi się też ogromnie ważne. Jaki będzie miała wpływ na naszą wieś wspólna polityka rolna? Jaka będzie w ogóle ta Unia w tej przyszłości, którą jesteśmy w stanie przewidzieć? I wiemy na dzisiaj, że Bruksela w bardzo dużym stopniu kształtuje już teraz obraz naszej wsi, a szczególnie rolnictwa. Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie? Czy Polska będzie dalej zróżnicowana regionalnie? Wiele pytań się nasuwa. Pewnie nie na wszystkie otrzymamy pełną odpowiedź, bo czasu nie jest wiele. Być może odpowiedzi nie będą takie same, ale jestem przekonana, że wyjedziemy, opuścimy Maruz o wiele, wiele mądrzejsi i łatwiej nam będzie przewidywać, co się stanie i próbować dostosować się do tego, co nas czeka. Ja poproszę teraz Justynę, żeby króciutko przybliżyła nam sylwetki poszczególnych panelistów. Najpierw może przedstawię Państwa. Oczywiście w materiałach Państwo macie wszystkie nazwiska i również biografię naszych gości. Pani profesor Maria Halamska, pan profesor Jerzy Wilkin, pan profesor Grzegorz Gorzelak i pan doktor Łukasz Hart. Powiem dwa słowa o tym, jak tematów jest mnóstwo, mówiła pani Potok. Nie otrzymamy na pewno na wszystkie pytania odpowiedzi. W związku z tym też tak naprawdę dobranie ludzi, którzy tutaj siądą i będą dyskutować między sobą, a potem z nami, było trudnym zadaniem, tak?
Tak się składa, że trzech panowie siedzący za stołem są wszyscy ekonomistami. Pani jest, profesor jest socjologiem. Przyuczona do zawodu, tak? Ale pan profesor nauk ekonomicznych, a pani profesor nauk humanistycznych. Pani profesor zajmuje się od wielu lat śledzeniem transformacji na polskiej wsi. Jest autorką bardzo wielu publikacji na ten temat w obiegu naukowym krajowym i zagranicznym. Co może ciekawe dla nas tutaj szczególnie, zajmuje się również, jak rozumiem, badaniami nad realizacją programu LIDER. A wielu z nas tutaj i na tej sali, i ludzi zajmujących się wsią ma dużo do czynienia z liderem albo jako aktywni uczestnicy działań, albo obserwatorzy. Tutaj na skraju pan profesor Gorzelak, którego głównym przedmiotem zainteresowań jest kwestia rozwoju regionalnego, który kieruje centrum na Uniwersytecie Warszawskim. Centrum się nazywa Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, EuroREG. Jest również redaktorem naczelnym kwartalnika Studia Regionalne i Lokalne. Chyba mogę tak powiedzieć, jest nie tylko naukowcem, ale również praktykiem, w tym sensie, że doradzał, jeśli chodzi o sprawy rozwojowe, nie tylko w kraju, ale i za granicą, i jest autorem nie tylko publikacji czysto naukowych, ale jak rozumiem, zajmuje się też zastosowaniem tego, co bada. A bardzo przepraszam, i jest szefem pani profesor. Dobrotliwym. Profesor Jerzy Wilkin, myślę, że jeden z najbardziej znanych w kraju ekonomistów zajmujących się wsią i rolnictwem. Część z Państwa może miała już okazję się z panem profesorem zetknąć. Nawet przeczytałam bardzo dużo o panu, żeby tu się przygotować do tego wprowadzenia, ale czuję, że nie jestem w stanie tego zrobić i musiałabym wymienić tytuły bardzo wielu publikacji. W każdym razie pan profesor również od wielu lat współuczestniczy w wydawaniu takich raportów o stanie polskiej wsi, i to jest taki, myślę, bardzo duży wkład pana profesora tutaj w jakby udostępnianie wiedzy naukowej nam praktykom. Oprócz tego pan profesor zasiada w bardzo wielu nobliwych gremiach naukowych, towarzystwach polskich i międzynarodowych. Państwo tutaj też, bo się boję się, że opuściłam. Tak, tak, wszyscy zasiadają, tak. Pan doktor Łukasz Hart jest doktorem również ekonomii, interesują go sprawy również instytucji, tak, ekonomii od strony instytucji, i śledzi problematykę europejską, a w szczególności jeśli chodzi o programy związane z rozwojem wsi. I jak rozumiem, jest członkiem zespołu doradców strategicznych przy premierze, tak potocznie zwanego zespołu Boniego. Czy państwo chcieliby, żebym jeszcze coś dodała? Nie. To oddaję głos pani Annie Podo. Ja chciałam tylko dwa słowa powiedzieć, że panowie i państwo zasiadają, nie tylko zasiadają, bo wiem, że jednak są zespoły takich mądrych głów w Europie, gdzie są głęboko analizowane decyzje dotyczące naszej przyszłości, i sądzę, że mamy coś do powiedzenia w tej sprawie, i na ile wiem, to pan profesor Wilkin w wielu takich zespołach dotyczących wsi uczestniczył, i nie jest to tak, że my nie mamy zupełnie wpływu na to, co się dzieje w Europie, w polskim rolnictwie.
Ale teraz już przechodzę do samego panelu, żeby państwu wreszcie oddać głos. Paneliści zgodzili się na taki sposób debatowania, że zadamy dwa pytania. Pierwsze pytanie, które za chwilę wymienię, na pierwsze pytanie będzie 7 minut czasu dla każdego z panelistów, aby sformułował swoją odpowiedź. Nie ukrywam, że apelujemy o utrzymanie się w tych 7 minutach, chociaż wiem, że to jest bardzo niedużo. Potem na drugie pytanie też pozostanie 7 minut. Na końcu zarezerwowaliśmy 20 minut na dyskusję z salą. Dlatego nie będzie wiele czasu na zadanie wielu pytań, ale bardzo prosimy, jeżeli państwa jakieś pytanie ważne się nasunie, to żeby przygotować się i pytanie to wtedy, kiedy nadejdzie czas zadać. Wobec tego przystępujemy do dyskusji. Pierwsze pytanie. Jakie zmiany zachodzą na polskiej wsi? I co z nich wynika? Jakie są i będą w niedalekiej przyszłości ich prawdopodobne skutki? Bardzo proszę, może tak w takiej kolejności, jak państwo siedzicie, bo to pewno wszystko jedno. Dziękuję bardzo. Jedno pytanie od organizatorów, żeby trzymać mikrofon dość blisko ust, bo podobno wtedy lepiej. Jak swego czasu pani Sośnicka robiła, prawda? Prawie, że połykała. No bo państwo są za młodzi, żeby pamiętać panią Sośnicką, no ale starsi pamiętają. Ja sobie pozwolę jednak wrócić do kilku pytań, które pani na samym początku było uprzejma zadać jako pytania troszkę retoryczne, wiszące w naszej przestrzeni intelektualnej, dlatego że sądzę, że one są istotne i akurat ja się na nich trochę znam, jeżeli mogę tak powiedzieć. Pani się pytała, czy będą zwiększały się różnice międzyregionalne. Tak. I one się będą zwiększały przez jakiś jeszcze dość długi okres w układzie metropolii obszary pozametropolitalne. Współczesny rozwój w skali globalnej właśnie charakteryzuje się ogromną rolą układów metropolitalnych. Wrócę jeszcze na koniec tej pierwszej interwencji do wytłumaczenia, pokazania przyczyn tego procesu. Przestrzeń gospodarcza, społeczna będzie się różnicować. Wieś się będzie różnicować. Wieś będzie z jednej strony się pauperyzować, niektóre obszary wiejskie, niektóre rodzaje działalności będą coraz to relatywnie mniej opłacalne, a niektóre rodzaje działalności na wsi, w tym rolnictwo, w niektórych obszarach kraju, będzie prawdopodobnie stawać się coraz to bardziej wydajnym rolnictwem, dostarczając zarówno impulsów rozwojowych, jak i dochodów dla tych, którzy tam będą pracować. Dalej wieś niewątpliwie będzie się wyludniać. Ja często twierdzę, że Polska, szczególnie Polska Wschodnia, jest jeszcze w fazie przed pierwotną urbanizacją. Jak państwo spojrzą na mapę sieci miast w Polsce, to są właściwie dwa obszary, gdzie ta sieć miast jest gęsta i wystarczająca. To jest Wielkopolska i Dolny Śląsk. Natomiast są obszary w Polsce Wschodniej, gdzie miast prawie że nie ma. Jest wiele powiatów, też w Polsce Centralnej i Wschodniej, gdzie miasto powiatowe jest jedynym miastem w powiecie. Nie ma żadnego innego miasteczka. Czyli to musi się w jakiś sposób zmieniać. Tym bardziej, że będą dominować procesy koncentracji. W wyniku również tego, że procesy migracji do miast ze wsi będą w dalszym ciągu przebiegać. Bank Światowy, który ma troszkę inną optykę niż Komisja Europejska, z koncentracji robi jedną z najważniejszych dyrektyw rozwoju. Zresztą różne teorie rozwoju regionalnego pokazują, że tendencja do koncentracji dominuje nad tendencją do rozpraszania. Ludzie aktywni, dobrze wykształceni, albo ci, którzy chcą uzyskać wykształcenie, przechodzą do miast, im lepsi do miast coraz większych. Kto się dekoncentruje, często się dekoncentrują emeryci. Mamy takie mapy, które pokazują wymianę ludności między na przykład Warszawą, kilkoma innymi miastami, a resztą kraju. Warszawa ściąga ludzi zewsząd. Komu Warszawa oddaje ludzi? Oddaje ludzi, tak jak profesor Wilkin, jak moja, może ja kiedyś, na przedmieścia Warszawy, bo uciekamy do lasu, często płacąc za to w godzinnym staniu w korkach w wyniku indolencji naszych budowniczych, tak zwanych budowniczych infrastruktury. Na marginesie, zwróćcie państwo uwagę, w Polsce buduje się autostrady w szczerym polu, a tam, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli żeby wyprowadzić ruch z miasta i wprowadzić go rano do miasta, tam są takie małe ścieżynki. To jest jakaś, no ale to jest
inna sprawa. Również Warszawa oddaje ludzi do Bieszczady, do Bornego Sulinowa, na Mazury, czyli tutaj, gdzie przenoszą się emeryci. To są te procesy przepływu ludności. Ludzie nieaktywni wyprowadzają się poza obszar metropolitalny, aktywni wyprowadzają się pod miasto i aktywni przyjeżdżają do obszaru metropolitalnego. Kosztem oczywiście osadnictwa wiejskiego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w roczniku statystycznym mogą sobie Państwo znaleźć dane, które pokazują, że jeden pracujący w rolnictwie wytwarza w Polsce mniej więcej jedną czwartą tego, co przeciętnie pracujący w polskiej gospodarce i jedną siódmą tego, co w usługach tak zwanej wiedzy. Tu usługi pośrednictwa finansowego, nieruchomości, czyli te wyspecjalizowane usługi rynkowe. Produktywność polskiego rolnictwa, podobnie jak produktywność rolnictwa w innych słabo rozwiniętych krajach europejskich, to jest mniej więcej 1/5, 1/4, 1/6 średniej produktywności pracy. Czyli ten, kto pracuje w rolnictwie, wytwarza mało. Wytwarzając mało, nie może mieć dużego dochodu, chyba że będą potężne transfery. A jeżeli uważamy, że ten, kto tyle konsumuje, ile wytwarza, to pracujący w polskim rolnictwie musi mieć relatywnie małe dochody, bo mało kontrybuje do całej gospodarki. Nawet najlepsze rolnictwo w Polsce z punktu widzenia produktywności jednego pracującego, czyli województwie zachodniopomorskim, to i tak jest połowa średniej krajowej. A tam, gdzie wydajność pracy w rolnictwie jest najmniejsza, bo jest najwięcej ludzi, w województwie podkarpackim, to jest 1/12 średniej krajowej. Czyli jeden pracujący w rolnictwie podkarpackim wytwarza 1/12 tego, co jeden pracujący średnio w kraju. I wytwarza 1/6 czy 1/5 tego, co jeden pracujący w województwie zachodniopomorskim w rolnictwie. To są różnice ogromne. Optymistycznym akcentem jest to, że one na przestrzeni ostatnich lat się nieco zmniejszają. To znaczy to rolnictwo staje się coraz to bardziej wydajne, praca w rolnictwie, ale to jest wynikiem odpływu z rolnictwa. To jest wynikiem tego, że ludzie się przenoszą do innych działów gospodarki i ten sam produkt jest wytwarzany przez coraz to mniejszą liczbę osób. Migracje są nieuniknione. Odchodzenie z rolnictwa jest nieuniknione. Odchodzenie ze wsi jest nieuniknione. Co więcej, ja często twierdzę, za co mnie potem atakują i mówią, że jestem niesłuszny, jest to korzystne. Jest to na pewno korzystne dla tych, którzy z tego rolnictwa odchodzą, bo znajdują się w miejscach lepiej wyposażonych, dających większą dostępność do najrozmaitszych usług i również podejmują pracę w zawodach czy w działach znacznie bardziej wydajnych, produktywnych. Że wieś się wyludnia, no to co z tego, że niektóre obszary wsi się wyludniają? Nikt nie ma nic naprzeciwko, że połowa regionu gorzowskiego to są lasy. Wyludnione, prawda? I zastaliśmy taką sytuację, że połowa Polski środkowo-zachodniej to są lasy, nikomu to nie przeszkadza. To dlaczego nie ma być lasów w Polsce Wschodniej, gdzie się szczególnie szybko wieś wyludnia, albo stepów, albo czegokolwiek? Co nam szkodzi? Względy geopolityczne tutaj nie mają większego znaczenia. Białoruś nas nie zaatakuje. Natomiast owszem, ci, którzy pozostaną, będą mieli dość trudne warunki życia, bo ci, którzy by ich obsługiwali, którzy by prowadzili sklepy i tak dalej, uciekną. Tu jest problem. Czyli trzeba starać się zapewnić, ale to oczywiście rząd tego nie będzie robił, tylko władza lokalna, pewne podstawowe usługi dla tych, którzy pozostaną. Tu jest jedyny problem społeczny, ale z punktu widzenia ekonomicznego, makro i z punktu widzenia losów ludzkich, emigracja ze wsi, a na pewno emigracja z rolnictwa, w moim rozumieniu są czynnikami koniecznymi. Dziękuję. No, dowiedzieliśmy się między innymi, że nieunikniony jest proces odchodzenia z rolnictwa, ale może jeszcze otrzymamy jakąś informację na temat, co jednak ci ludzie, z czego będą żyć i gdzie będą ich miejsca pracy, bo dość pesymistycznie zabrzmiało to, co usłyszeliśmy. Oczywiście, że zmiany zachodzą szybko. Zmiany zachodzą
w różnych kierunkach. Nie znaczy to jednak, że te zmiany zachodzą w sposób zupełnie bezwładny i w sposób zupełnie nieprzewidywalny. Ja chciałam powiedzieć o takich czterech wielkich procesach, które zachodzą obecnie na wsi. Być może obecnie one przyspieszyły, ale są to procesy, które zachodzą ciągle. Jeśli popatrzymy na Europę, są to procesy, które w niej zachodzą od początku XX wieku. Pierwszy jest ten proces, o którym mówił mój kochany szef. Znaczy proces kurczenia się ludności wiejskiej. Proces, który ja nazywam tak może nieładnie, bo na deruralizacją, czyli utraceniem wiejskości przez całe społeczeństwo. I ten proces, gdy popatrzymy na historię całego XX wieku, stopniowo zachodzi. W Polsce gdzieś tam od początku XX wieku, kiedy mieszkało prawie 80% ludności na wsi, teraz mieszka około 40%. W ostatnich 20 latach z różnych względów nastąpiło pewne zawirowanie w tym procesie. Ludzie mówią, że ludzie wracają na wsi i tam ta udział wsi, populacji wiejskiej się podnosi w całej populacji. I to prawda, ponieważ maleje liczba ludności i maleje liczba ludności miejskiej. Prawda? Jeśli coś maleje, to coś drugie relatywnie musi rosnąć. Poza tym o tym procesie też mówił profesor Gorzelak, że jest to pozorny proces w moim przekonaniu powrotu na wieś, bo jest to koncentracja populacji wiejskiej wokół miast, wokół wielkich metropolii. Są to ludzie, którzy mieszkają na wsi, bo taka jest klasyfikacja statystyczna miejscowości, ale są to ludzie, którzy pracują w mieście, którzy w mieście swoje potrzeby zaspokajają. Są to ludzie, którzy mają znajomych i całą sieć społeczną w mieście. Są to tacy ludzie jak profesor Wilkin, który być może ze względu na swoje uroki osobiste zna kilka sąsiadek tam jeszcze na wsi, ale na ogół są to społeczności, które nic ze społecznościami wiejskimi nie mają wspólnego. Oczywiście są też, gdy popatrzymy na te strumienie migracji, trzeba dobrze rozróżniać i ze względu na wiek, i ze względu na wieś, na zawód i ze względu na pewne orientacje życiowe, że jest jakiś taki strumień, który wynosi się na wieś, bo rzuca miejski styl życia, ale jest to bardzo nieduża i taka jaskółka raczej, która wiosny nie czyni. Czyli pierwsza rzecz, którą mówię, że ten proces, tak jak mówił, on ciągle zachodzi, choć jego rytm zmienia się. Drugi proces to jest proces odchodzenia od rolnictwa, czyli proces dezagraryzacji, który tu rozumiem jako socjolog. To jest proces kurczenia się wpływu rolnictwa i rolników na gospodarkę i społeczeństwo. Miary są tu dwie, ekonomiczne znów. Udział rolnictwa w wytwarzaniu PKB i ilość zatrudnionych w rolnictwie. Ta ilość zatrudnionych w rolnictwie w Polsce ciągle wysoka, jednak systematycznie spada. Z tym, że jest to proces bardzo złożony, ponieważ co innego jest utrzymywać się z rolnictwa, a co innego mieć ciągle mentalność rolniczą. Ja pytam, czy rolnik emeryt mieszkający na wsi jest emerytem czy rolnikiem? Trzeci, który może Państwo się zdziwicie, proces, który zachodzi, jest to proces, że ja o tym mówię, a nie ekonomiści, jest to proces zmiany modelu agrarnego. Dlatego, że uważam, że ma to zasadniczy wpływ na społeczny kształt wsi.
Ten proces zmiany modelu agrarnego, sposobu gospodarowania, sposobu zarządzania, sposobu lokowania produkcji zachodził kilka razy, prawda? Po pierwszej wojnie była reforma rolna, po drugiej wojnie była inna reforma rolna, teraz była reprywatyzacja sektora rolnego. Jednakże to, co wyraźnie widać, zwłaszcza w ostatnich 20 latach, to tworzenie się takiego dualnego modelu rolnictwa, gdzie z jednej strony mamy niewielką ilość wyspecjalizowanych i wysoce produktywnych gospodarstw, gospodarstw przedsiębiorstw, które zaopatrują prawie 4/5 rynku i całą resztę gospodarstw drobnych, których udział w rynku w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych jest niewielki. Cele gospodarowania i sposób uspołecznienia tych producentów jest zupełnie inny, bo co innego jest podporządkować się wymogom rynku, wymogom kredytu, wymogom konsumenta, wymogom popytu, a co innego jest swobodnie uprawiać albo nie uprawiać ziemi, tylko trzymać ją, żeby dostać dopłaty bezpośrednie. Są to dwie odrębne grupy. Pytanie jest takie, czy proces ten jest w jakiś sposób sterowany? I tak i nie, ale raczej jest to proces taki żywiołowy. I jest to proces, który ma niewiele wspólnego z ekonomią, ponieważ w gruncie rzeczy jest to proces polityczny i jest to powstanie tej wielkiej grupy drobnych gospodarstw, do których płynie w różnym postaci pomoc socjalna, jest problemem, sposobem rozwiązywania pewnego problemu politycznego. I czwarty proces jest to zmiany struktury społecznej wsi, gdzie pojawiają się nowe kategorie, gdzie niknie kategoria rolników, która przestała już być kategorią dominującą. Natomiast co jest dla obecnych czasów ważne, pojawiają się takie grupy przejściowe. Przejściowe grupy, które nie mają ani swojego statusu, ponieważ ani nie mają, które płyną. Są to ludzie pracujący dorywczo, są to ludzie pracujący na czarno, choć oficjalnie mają gospodarstwa. Są to ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę. Są to ludzie, którzy w każdej chwili są zmienić w stanie status społeczny. I brak tego zakotwiczenia stawia pod znakiem zapytania procesy, które będą zachodzić dalej. To na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor, mimo że jest socjologiem, też zahaczyła mocno sprawy ekonomiczne, a pan profesor Wilkin, który został przedstawiony jako ekonomista, często prowadzi też badania na granicy socjologii i ekonomii, także rozwinie zapewne dalej te procesy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja miałem pewien kłopot z ustawieniem swojej prezentacji dzisiaj tutaj, bo zakres problemów i profil tego spotkania jest niezwykle szeroki. No hasłem spotkania jest przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania. No i w zasadzie w tej przestrzeni tych haseł, tych kategorii chcę parę słów powiedzieć. Może zacznę od przeciwwagi trochę. Bardzo często z profesorem Gorzelakiem występujemy na różnych spotkaniach i w pewnym sensie często polemizujemy ze sobą, ale mamy z tego chyba jakąś tam frajdę, że możemy sobie czasem... Tak jest. Ja parę słów... Ja jestem w ogóle optymistą, ale chciałem pokazać parę przesłanek optymistycznych jednak. Zacznę od tego, że pierwsza optymistyczna uwaga. Jak wczoraj rozmawiałem z prezesem Piotrem Szczepańskim, to wyraziłem wątpliwość, czy po takiej wspaniałej, długiej zabawie o tej 9 godzinie ktoś jeszcze tu przyjdzie na spotkanie tutaj z osobami siedzącymi za tym stołem. On powiedział, bądź spokojny, na pewno będą, to jest murowana. To sprawdziło się. To jest pierwsza przesłanka. Druga to, że w
odróżnieniu od prawie wszystkich tu siedzących na sali, ja mam dość długą perspektywę, jeśli chodzi o ocenę tego, co się działo w ostatnich dziesiątkach lat. I muszę powiedzieć tak, po pierwsze, to, co się zdarzyło w ramach transformacji tak zwanej systemowej, która się zaczęła po roku 89, przeszło moje oczekiwania. Jesteśmy naprawdę dalej niż sobie wyobrażałem. Podam taki jeden prosty, ekonomiczny przykład, wskaźnik. Na początku lat 90. Polska miała w stosunku do produktu krajowego brutto Unii Europejskiej mniej więcej 25%, czyli 1/4 produktu na głowę tego, co było w Unii. Unia się rozszerzała, teraz jest troszkę oczywiście inna, ale w tej chwili dochodzimy do 60%. Do 60%. Średnia oczywiście się trochę obniżyła, względnie obniżyła, no bo doszła Rumunia, Bułgaria i tak dalej, ale tak czy owak to jest olbrzymi skok. Skok w ciągu jednego pokolenia, przypominam. Drugi element, trzeci, przepraszam, już pozytywny. Udało nam się bardzo sprawnie wejść do Unii Europejskiej. Naprawdę było bardzo dużo lęków, zwłaszcza na wsi, zwłaszcza wśród rolników. To wszyscy wiemy, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Polska bardzo gładko wstąpiła do klanu, jak mówię moim studentom, elitarnego kraju, klubu najbogatszych krajów. Bo Unia Europejska to jest obszar należący do najwyżej rozwiniętych. Zupełnie dobrze funkcjonujemy. Proszę Państwa, dobrze funkcjonują także nasi rolnicy, nasi biznesmeni i tak dalej. Udało się coś, co było niezwykle ważną rzeczą. Kolejna sprawa, jak tak porównuję, nawet to każdy z Państwa jeżdżąc po Polsce i tak dalej widzi, co się stało. Ja jak przyjechałem tutaj do Maruza na to spotkanie, zaparkowałem samochód i tak się rozejrzałem, mówię, gdybyśmy byli na podobnym spotkaniu, nie wiem, we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, samochody byłyby podobne, podobnej jakości. Ludzie są ubrani podobnie, potrafią się równie dobrze bawić. Przyjęcie było, podejrzewam, że na bardziej luksusowe niż większość wiejskich spotkań w zachodniej Europie. I no, okazuje się, że można, że stać, że można to wszystko zorganizować. Kolejna sprawa. Jeśli spojrzeć nawet na wieś, oczywiście wieś staje się wsią w dużym stopniu bez rolników albo z małą liczbą rolników. Są już takie wsie, gdzie nie ma rolnictwa. Albo ono jest szczątkowe, jest hobbystyczne tylko, takie na przylepkę, że tak powiem. Ale to jest oczywiście, wieś będzie się rozwijała nie przez rolnictwo. Taka jest prawda. A nawet rolnicy będą musieli robić wszystko, żeby mieć dodatkowe źródła dochodów. Proszę Państwa, niedługo, jak się będzie miało 100 hektarów, to nie wystarczy, żeby przyzwoicie żyć, trzeba będzie jeszcze jakieś mieć dochody dodatkowe. Ale nawet w tej dziedzinie, jak porównujemy na przykład średni poziom dochodów ludności wiejskiej, to on w latach 90., to były bardzo ciężkie czasy dla polskiej wsi, wynosił tak około 40-45% średniego dochodu w kraju. Teraz jest to jednak między 70 a 80. To jest też względna i wyraźna poprawa. I proszę Państwa, jeszcze kolejny moim zdaniem optymistyczny element. Wiąże go znowu z bytnością w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, jak czytam, po pierwsze myśmy na członkostwie skorzystali. Po drugie, będziemy korzystać nadal. Unia Europejska nie zniknie, wspólnotowe polityki nie znikną, wspólna polityka rolna będzie nadal kontynuowana. Prawdopodobnie pieniędzy będzie podobnie jak było, to znaczy nie będzie więcej, ale też nie będzie dużo mniej niż było. Ale poza wszystkim innym, to z czego wieś skorzysta, to z tego właśnie nie z funduszy rolnych, a tych innych, na przykład te, które wspierają rozwój regionalny, te, które wzmacniają kapitał ludzki i także te, które mają poprawić tak zwaną spójność społeczno-ekonomiczną Europy. Jak zajrzymy do dokumentu strategicznego Europa 2020, to po pierwsze stawia się jednak na oczywiście rozwój, taki rozwój zrównoważony, rozwój oparty na wiedzy, jak to mówią, rozwój inteligentny, chociaż mi się nie podoba to określenie, ale przede wszystkim stawia się na to, żeby wykorzystać ludzi, wykorzystać
zasoby ludzkie, postawić na zatrudnienie, że Europa to jest obszar, w którym ludzie mają pracę, pracują, mało tego, pracują do znacznie późniejszego wieku niż dotychczas. No i jeszcze Europa, która nie jest takim konglomeratem społeczności, z których jedne są wykluczone, biedne, na marginesie, a część jest super bogata i tak dalej, czyli takich gigantycznych kontrastów. To jest jedną z ważniejszych cech funkcjonowania Unii Europejskiej i jednym z najważniejszych celów, jeśli nie celem numer jeden. Na tym buduje mój optymizm jednak. I chcę zakończyć jedną, mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję, żeby coś dopowiedzieć, ale jedną bardzo ważną rzecz chciałem Państwu jak gdyby przekazać czy podzielić się. Tu jest na pytanie, dla kogo przyszłość jest szczególnie ważna? No oczywiście dla młodych ludzi, dla nas wszystkich, ale dla młodych ludzi jest niezwykle ważna. Mało tego, jeśli mówimy o ludności wiejskiej, to ja jestem zwolennikiem, żeby znaleźć sposoby, aby na tej wsi móc być, rozwijać się, żeby tam się działy fajne rzeczy, żeby realizować swoje ambicje zawodowe i inne, nie opuszczając tej wsi. Albo korzystając, tak jak tu profesor Gorzelak mówi, no dojeżdżamy czasami do tej pracy nawet 50 kilometrów, ale mieszkamy w fajnym środowisku. Natomiast to jest, co różni wieś i miasto. Jedna rzecz jest niezwykle ważna. Mianowicie wieś trzeba sobie samemu zagospodarować. To znaczy, to jest przestrzeń, którą ludzie tam mieszkający, te niewielkie społeczności muszą same zagospodarować. Miasto jest wynikiem splotu różnych czynników typu interesów wielkich korporacji, dużego biznesu, polityki. Tam działają tysiące różnych źródeł, że tak powiem, wzrostu i rozwoju. Na wsi w dużym stopniu trzeba to sobie zagospodarować. W związku z tym rola liderów, rola tych aktywnych, ale także wiedzy. Bo uczę się, więc jestem, czy te inne hasła, które się tu przewijają. Proszę Państwa, rozwój musi być oparty na wiedzy, także rozwój wsi. Jak Pani Ania mi jeszcze pozwoli potem zabrać głos, to coś chciałem Państwu powiedzieć jako przykład pozytywny i negatywny tego, jak wpływać na sprawy wsi. Dziękuję. Tak, będzie jeszcze troszkę czasu, panie profesorze. Rzeczywiście żal, że jest go tak mało, bo aż prosiło się, żeby powiedzieć jeszcze o nowych funkcjach wsi, o wielu sprawach związanych z tym, jak będziemy tą wieś urządzać. No niestety czas mamy ograniczony. I teraz poproszę pana doktora, to zawsze najtrudniejsze miejsce na końcu, bo większość tematów jest zabranych. Trudno coś dodać, wierzę, po tak znakomitych że jeszcze jest wiele do powiedzenia. Bardzo proszę. To ja spróbuję się wspomóc kilkoma slajdami. Jeśli mógłbym prosić o włączenie prezentacji, to właściwie nie jest prezentacja, ale kilka ilustracji do tego, o czym chcę Państwu dzisiaj powiedzieć. Znaczy, po pierwsze, oczywistym dla nas jest, że wieś przez te 20 ostatnich lat bardzo mocno się zmieniła, ale tu zawsze trzeba dodać i ja to zawsze mówię, że my nie mamy jednej wsi, tak samo jak my nie mamy jednego rolnictwa. I wydaje mi się, że my na tej sali zdajemy sobie z tego sprawę. Państwo przede wszystkim zdają sobie z tego sprawę, uruchamiając inicjatywy lokalne odpowiadające potrzebom państwa miejsca zamieszkania. Natomiast niestety architekci polityki rolnej i mechanizmy chociażby wspólnej polityki rolnej tego nie widzą, tak? I te działania chociażby wspólnej polityki rolnej są bardzo mało zróżnicowane regionalnie i to jest pewien problem. Jeśli spojrzymy na te podstawowe trendy, które dotyczą polskiego rolnictwa i polskiej wsi w ostatnich latach, to nie chcę się powtarzać, ale rolnictwo staje się coraz mniej istotne, tak? Rolnictwo staje się coraz mniej istotne. Tu mają Państwo wykres liczby osób zatrudnionych w rolnictwie, proszę o drugi slajd. Na drugim slajdzie mają Państwo, ta linia żółta na dole pokazuje odsetek osób na obszarach wiejskich utrzymujących się głównie i wyłącznie z rolnictwa. I Państwo widzą, jak niewiele osób na obszarach wiejskich utrzymuje się głównie i wyłącznie z rolnictwa. Niestety dużo więcej osób na obszarach wiejskich utrzymuje się
z transferów socjalnych państwa. Optymistyczne jest to, że coraz więcej osób na obszarach wiejskich utrzymuje się z pracy poza rolnictwem, z pracy najemnej. Czyli niestety mamy zjawisko trwałego uzależnienia się pewnych grup społecznych na wsi od pomocy państwa, ale niestety mamy również drugie zjawisko związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a mianowicie uzależnianie się znowu, szczególnie tych najmniejszych gospodarstw i rodzin z nimi związanych, od mechanizmów wspólnej polityki rolnej, czyli od płatności bezpośrednich. Ja często używam takiego stwierdzenia, że my zamiast rozwiązywać pewne strukturalne problemy polskiej wsi, zasypujemy te problemy płatnościami bezpośrednimi. I to jest niebezpieczne. Ponadto my też musimy sobie zdawać sprawę, że nie tylko zmienia się sama wieś, ale zmienia się również sposób mówienia o wsi. I to jest, wydaje mi się, też spora zasługa naszego wejścia do Unii Europejskiej, że przed akcesją my mówiliśmy o wsi głównie przez pryzmat rolnictwa. Jednak wspólna polityka rolna ze swoimi dwoma filarami zmieniła nasz dyskurs i również zmieniła naszą politykę. Możemy sobie spróbować wyobrazić, co by było z polityką na rzecz obszarów wiejskich, gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej. Możemy sobie to pytanie próbować odpowiedzieć. Prawdopodobnie gro środków, dużo więcej niż obecnie, kierowana byłaby po prostu do sektora rolnego. Mogę dalej? Kolejny slajd. Jeśli mówimy, nie wiem, czy te liczby są widoczne, jeśli mówimy o rolnictwie, o obszarach wiejskich, mówimy o zróżnicowanych dniach regionalnych. Tutaj się zgadzam w dużej mierze z tym, o czym mówił profesor Gorzelak. My znowu często nie zdajemy sobie sprawy, jak Polska jest zróżnicowana. Widzą Państwo na tej mapie poziom PKB na głowę mieszkańca, Warszawa i okolice 300% średniej krajowej. Byłe województwo siedleckie już tylko 80%. Tak blisko Warszawy. I to oczywiście pojawia się pytanie, co zrobić, żeby te impulsy rozwojowe z biegunów wzrostu rozprzestrzeniały się na inne obszary. Rozumiem, to jest drugie pytanie, które zostanie postawione w panelu. Tak więc do niego się odniosę, jeszcze nie kończę. Do niego odniosę się później. Inne kwestie istotne dotyczące zmian na obszarach wiejskich. Mogę slajd dalej? Zaraz do tego się odniosę. To od czego zależy sukces? Od czego zależy sukces danych obszarów? Tu mają Państwo kilka slajdów, jeśli możemy je szybko przejść. Tu mają Państwo intensywność produkcji rolnej. Kiedyś sukces obszarów wiejskich zależał od tego, co mają Państwo na tym slajdzie. Tam, gdzie rolnictwo było intensywne, gdzie gospodarstwa były duże, gdzie produktywność była duża, również obszary wiejskie się szybko rozwijały. Ale to było dawno temu. Teraz już tak nie jest, tak? Tu mają Państwo mapę właśnie intensywności produkcji rolnej. Idźmy dalej. Może przejdźmy dalej, czas szybko płynie. Idźmy dalej jeszcze. Dobrze, tu się proszę zatrzymać. Pojawia się wobec tego pytanie, od czego zależy sukces obszarów wiejskich. Badania na ten temat prowadzone pokazują, że zależy głównie od trzech czynników. Po pierwsze, coraz bardziej zależy od aktywności społeczności lokalnych. Czyli w dużej mierze zależy od tego, na ile państwo są aktywni. Zależy coraz bardziej od tego, na ile władze samorządowe są aktywne w budowaniu innowacyjnych strategii rozwojowych. Ale sukces obszarów wiejskich zależy również od tego, na ile te obszary uczestniczą w sukcesie obszarów metropolitalnych. I to jest bardzo ważne. Na tym wykresie mają Państwo, na tej mapie mają Państwo dostępność czasową do najbliższego miasta wojewódzkiego. Tam, gdzie jest zielono, tam jedziemy powyżej 2 godzin do najbliższego miasta wojewódzkiego. Tam, gdzie jest ciemno i coraz bardziej czerwono, to tam ta dostępność czasowa jest coraz lepsza. Niestety w ostatnich 20 latach tutaj się niewiele zmieniło. Tutaj dopowiadając do tego, o czym powiedział profesor Gorzelek, ja podam taki bardzo krótki przykład. Jesteśmy bardzo blisko Elbląga i Państwo wiedzą, że z Elbląga do granicy z Okręgiem Kaliningradzkim jest nowa, wspaniała droga, którą możemy bardzo szybko jechać. Ta droga kosztowała
pół miliarda złotych i tak cieszymy się, że mamy tak wspaniałą drogę. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, jakie jest natężenie ruchu na ostatnim odcinku tej drogi przy granicy z obwodem kaliningradzkim. 13 samochodów na godzinę. To są wyniki pomiarów najbardziej aktualne. Wczoraj ściągnąłem z bazy danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czyli wydaliśmy pół miliarda złotych po to, żeby w miarę komfortowo 13 samochodów przez godzinę mogło dojechać do granicy z obwodem kaliningradzkim. Ta sama droga, Malbork, tak? Znowu nie tak daleko stąd. Droga niewyremontowana, państwo wszyscy wiedzą, jak się przez Malbork przejeżdża, często stoimy w korku. Natężenie ruchu na dobę 26 tysięcy samochodów. 26 tysięcy, ta sama droga, która nie będzie modernizowana do roku 2014. Tu oczywiście się pojawia pytanie o to, w jaki sposób my powinniśmy prowadzić skuteczną politykę gospodarczą, żebyśmy te efekty rozwojowe skutecznie transmitowali z obszarów metropolitalnych do obszarów peryferyjnych. Czas się kończy, dokończę w moim drugim wejściu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, po tym też bardzo ciekawej wypowiedzi, która nasuwa pewne refleksje związane z wczorajszym wykładem pana redaktora Bendyka na temat roli przedsiębiorczości ludzi, a roli państwa, instytucji państwowych, bo planowanie tych dróg i rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych to w dużym stopniu zadanie władz samorządowych i władz centralnych. I tutaj mamy takie odczucie, że te pieniądze wydawane są nie zawsze w sposób najbardziej efektywny. Jedno jeszcze zdanie tam padło, dość ważne, zmniejszająca się stale rola rolnictwa, ale jednocześnie towarzyszy nam przekonanie o ogromnej roli bezpieczeństwa żywnościowego. Szczególnie ostatnio,śmy to odczuli. Czyli wszystkie te problemy są bardzo skomplikowane. Teraz mamy 10 minut na to, abyście się państwo w sumie 10 minut ustosunkowali do swoich odpowiedzi jeszcze odnośnie tego pytania pierwszego. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Czy pan, panie profesorze? Już teraz króciutko, dwie minutki. Tak, jeżeli można w nawiązaniu do niektórych wypowiedzi. Ja nie wierzę w to, że rozwój będzie się rozprzestrzeniał na obszary daleko od szosy, na obszary bardzo peryferyjne. Owszem, rozwój się może z metropolii rozprzestrzenić w promieniu może 50 kilometrów, natomiast impulsy rozwojowe z Warszawy pod granicę wschodnią nie dojdą i będą dominowały procesy wymywania zasobów nad procesami rozprzestrzeniania. Zresztą taka jest logika i taka jest rzeczywistość rozwoju w innych krajach europejskich. Większość krajów europejskich się różnicuje. Owszem, zbliżają się kraje do siebie, ale te kraje się wewnętrznie różnicują. Głównie w obliczu rozwoju obszarów metropolitalnych, które im słabiej rozwinięty kraj, tym bardziej odrywają się od swojego zaplecza. Swego czasu prowadziliśmy badania. Obszar metropolitalny Warszawy, czyli Warszawa z najbliższym otoczeniem, to jest mniej więcej pół zatrudnienia województwa mazowieckiego, 2,5, 2,5, natomiast ten układ tylko 10% swoich dostaw zaopatrzenia w przemyśle bierze z regionu mazowieckiego, spoza samego obszaru metropolitalnego, czyli z tej drugiej połowy. Województwo mazowieckie jako takie w Warszawie i najbliższym okolicom Warszawy jest do niczego niepotrzebne. Warszawa świetnie będzie funkcjonować, jeżeli by nie było Siedlec czy innego Węgrowa. Owszem, Warszawa czerpie siłę roboczą, i Warszawa czerpie studentów, których kształci i u siebie zostawia. I te procesy wymywania będą zachodzić, bo nie ma takiej siły, nie ma żadnej możliwości, by jakakolwiek polityka społeczna, ekonomiczna, regionalna temu przeciwdziałała. Należy uznać prymat i procesów spontanicznych i należy stosować tylko takie instrumenty, które nie walczą z wiatrakami i nie starają się przeciwdziałać procesom koniecznym. Czyli trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to są obiektywnie zachodzące procesy. Ostatnie słowo. Dlaczego układy metropolitalne są coraz to silniejsze? Dlatego, że koncentrują najbardziej produktywne sektory. To w układzie metropolitalnym pracują ludzie w bankach,
które słusznie czy niesłusznie mają najwyższą wartość dodaną w pośrednictwie finansowym, w nauce, w badaniach. To są czynniki strukturalne, których nie jesteśmy w stanie odwrócić, których nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zmienić, w sposób fundamentalny, i trzeba się do tego przystosować, nie starając się dążyć do celów, które są nieosiągalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie, profesor. Ja bardzo, bardzo krótko i zwrócę uwagę na pewien sposób myślenia, z którego wynika potem i dyskurs, bo krytycznie ocenić rzeczywistość to nie wcale nie oznacza brak optymizmu. Jest to realizm, na którym dobra diagnoza stanu może pomóc w rozwiązywaniu, w dobraniu mechanizmów do rozwoju. U nas natomiast to, co jest bardzo częste, zwłaszcza na poziomie decyzyjnym, jest zaklinanie rzeczywistości słowem. To, że my powiemy, że coś jest, bo jest świetnie, to wcale nie zmieni rzeczywistości. Tak jak wymienić można ileś organizacji, które działają na wsi i jest ich wiele, wiele różnych inicjatyw, co nie przeszkadza w ogóle temu, że tylko co dziesiąty mieszkaniec wsi jest członkiem jakiejś organizacji, prawda? Oczywiście, że można mówić ku pokrzepieniu serc. Tylko czy my musimy to mówić? Dziękuję. Czasem ku pokrzepieniu serc, czasem ku wybraniu wyborów. Różnie to bywa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie profesorze, bo pan z góry powiedział, że chce pan jeszcze zabrać głos, pan profesor Wielki. Mianowicie tu doktor Hart mówił o polityce i o pewnych wadach na chociażby polityki rolnej, która posługuje się w sumie instrumentami stosunkowo biernymi, takimi, które nie mają takich wyraźnie impulsów rozwojowych, że na przykład dominują tu płatności bezpośrednie, które są tak rozdzielane według takiego dość prostego kryterium. Oczywiście one odgrywają ważną rolę, ale zgadzam się z tym stwierdzeniem, że one zasypują problemy pewne, które są na obszarach wiejskich, nie rozwiązują tych problemów. Ja się z tym akurat zgadzam. Chciałem tylko powiedzieć trochę, bo tu była mowa, że to rolnictwo przestaje mieć jakieś istotne znaczenie i tak dalej. Ono oczywiście statystycznie się bardzo kurczy. W krajach najwyżej rozwiniętych w Europie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego spadł poniżej 1%. To jest, pod tym względem to jest niewiele, ale nikt nie powie ani w Niemczech, ani w Wielkiej Brytanii, że rolnictwo jest mało ważne. Ono przede wszystkim jest włodarzem olbrzymiej przestrzeni. W Polsce to jest około 60% terytorium kraju. Jest, można powiedzieć, w pewnym sensie w ręku rolników. Jak oni tę ziemię wykorzystują, w jaki sposób wpływają, no, jest niezwykle ważne. To się zawiera w tym haśle wielofunkcyjnego rolnictwa i pełnienia takich funkcji gospodarczych, społecznych, kulturowych, przyrodniczych i tak dalej, i tak dalej. To jest, o tym trzeba pamiętać. Tu pani doktor Potok powiedziała o bezpieczeństwie żywnościowym. Oczywiście to nikt nie zakwestionuje, że to, jakie jest rolnictwo, jaki ma potencjał i jaki będzie miał potencjał za lat 20, 30 czy nawet 100, od tego będzie zależało bezpieczeństwo żywnościowe Europy, świata i naszego kraju. No, o tym cały czas trzeba pamiętać. Także trzeba pamiętać o tym, żeby to rolnictwo też uchronić, bo ono jest pod presją różnego rodzaju. Zacznę od wylewania się miast na urodzajne tereny rolnicze, zabieranie przestrzeni rolniczej, która nie musi być zabierana pod zabudowę, bo jest mnóstwo innych terenów. To jest właśnie te wszystkie, że tak powiem, funkcje pozaprodukcyjne, jakie rolnictwo spełnia i tak dalej. Trzeba chronić. Trzeba, na przykład w Polsce, podkreślam,
nie chroni się ziemi rolniczej. Jest barbarzyński sposób gospodarowania tą ziemią. Ta ziemia wypada, trwale jest, że tak powiem, rugowana z użytkowania rolniczego i ona już nie wróci do tego rolnictwa. Nie musi się tak dziać. Oczywiście to nie jest tak, że każdy kłos na wagę złota i każdy hektar na nie wiem, też wagę złota, bo oczywiście te hektary mogą być różnie zagospodarowane, ale to jest nierozsądne, to jest bez wyobraźni gospodarowanie. No więc o tym też trzeba pamiętać, mówiąc o znaczeniu rolnictwa. Dziękuję bardzo. Jeszcze kilka słów. Kilka słów, odnosząc się do wypowiedzi. Teraz jestem w dobrej sytuacji, bo mogę skomentować wszystkie wypowiedzi, również komentarze panelistów. Odnosząc się do tego, o czym mówił profesor Gorzelak, oczywiście się zgadzam, że wiele procesów ma naturę spontaniczną, tak? I my nie jesteśmy w stanie tak bardzo, szczególnie w długim okresie, na te procesy wpływać. To chyba już Sokrates mówił, że prawdziwa mądrość człowieka polega na tym, że on sobie uświadamia swoją ograniczoność, tak? A z drugiej strony ten sam Sokrates mówił, że dobra historia potrafi zmienić rzeczywistość, czyli dobra polityka może zmienić rzeczywistość. I tutaj, wchodząc w polemikę z profesorem Gorzelakiem, pozwolę sobie się do jednego z pana profesora z jednym nie zgodzić. Tak? To znaczy, mi się wydaje, że dobra polityka rozwoju regionalnego jest w stanie powodować, że impulsy rozwojowe z obszarów metropolitalnych będą mogły rozprzestrzeniać się nawet z Warszawy, nawet pod granicę wschodnią. Przykład. Przykład, jeśli mogę, przykład pochodzi z Finlandii. Ja miałem przyjemność spędzić miesiąc na Uniwersytecie w Helsinkach 2 lata temu. I w jaki sposób Finowie budują politykę dyfuzji? Nie tylko budując drogi i autostrady, to nie jest jedyna metoda budowania potencjału dyfuzji, ale wprowadzając takie mechanizmy, to jest przykład. Korporacja duża, która ma swoje centrum badawczo-rozwojowe w Helsinkach, żeby dostać dotacje, musi wejść w kooperację z firmami ulokowanymi na peryferiach, często bardzo daleko od Helsinek. Żeby Uniwersytet w Helsinkach dostał dotację, duży grant badawczy, musi wejść w kooperację nawet z bardzo małymi ośrodkami ulokowanymi daleko na peryferiach. Czyli można sobie wyobrazić, i są przykłady pewnych narzędzi, które powodują, że efekty wzrostu z metropolii mogą się wylewać nawet dosyć daleko. Kolejna, jeszcze mam chwilę, kolejna sprawa, tu się zgodzę oczywiście z panem profesorem Wilkinem, jeśli chodzi o kwestię ziemi rolnej. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba od roku 2002 do roku 2010 wstępne wyniki spisu rolnego mówią, że w Polsce było chyba 1,5 miliona hektarów użytków rolnych i to rzeczywiście jest no dosyć szokujące tak naprawdę. Z drugiej strony, odnosząc się znowu do tego, o czym mówili przedmówcy, tu ja mówiąc, że spada rola rolnictwa, nie powiedziałem, że ono jest nieważne. Znaczy ono jest ważne i my znowu nie możemy być niewolnikami patrzenia na rolnictwo tylko poprzez pryzmat PKB. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jakiś czas temu Nicolas Sarkozy, prezydent Francji, zamówił u Josepha Stiglitza, laureata Nagrody Nobla, taki E. Martisena, tak, taki raport, jak możemy alternatywnie mierzyć bogactwo, tak, żeby nie mierzyć bogactwa tylko poprzez pryzmat PKB. Jeśli elementem bogactwa, który tworzy rolnictwo, właśnie władając tak dużym obszarem ziemi, są na przykład dobra publiczne, które, na przykład piękny krajobraz, który ma oczywiście wartość, tak? Natomiast nie ma rynku na piękny wiejski krajobraz, dlatego my nie jesteśmy w stanie oszacować ekonomicznej wartości często, tak? Są pewne metody, ale to jest trudne. Tak więc rolnictwo to coś więcej niż PKB. Jeszcze odnosząc się, już ostatnia wypowiedź do wpływu właśnie Unii Europejskiej na to, jak się zmienia polskie rolnictwo, bo rozumiem, że cały czas mówimy o zmianach w rolnictwie, to dane statystyczne pokazują, że w momencie wejścia Polski do Unii i objęcia polskich rolników tym systemem płatności, gdzie wielkość płatności zależy od obszaru gospodarstwa, no w wielu regionach Polski przemiany struktury agralnej zostały zahamowane. Bo jeśli ja dostaję płatność do hektara, to trudno, żebym tego hektara się pozbył, no bo z tym są związane pieniądze. Tak więc my musimy sobie zdawać sprawę, że ten kształt polityki rolnej
jednak w tak bardzo regulowanym sektorze, jakim jest rolnictwo, na ten sektor wywiera bardzo, bardzo istotny wpływ. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nie będę podsumowywać pierwszej części spotkania, tego pytania. Natomiast dwie rzeczy jakby utknęły mi w głowie szczególnie. Pierwsze, uświadomiłam sobie, że gdybyśmy taką dyskusję prowadzili 10-15 lat temu, byłaby ona zdominowana przez rolnictwo. Teraz to rolnictwo rzeczywiście, mówiliśmy o nim, ale wiele innych spraw stało się ważniejszych dla kształtowania oblicza wsi. I druga sprawa, o której też tutaj wspominali paneliści, to fakt, powiada się, że rolnik jest gospodarzem przestrzeni. Padło też hasło, nie ma rynku na piękny krajobraz. Znaczy my nie potrafimy wycenić rzeczywiście wartości tego krajobrazu. Myśmy o tym mówili na innych spotkaniach tu w Maruzie. Jesteśmy dalej świadkami niszczenia tej przestrzeni i krajobrazu. I zastanawiam się, na ile ten rolnik ma wpływ na to, co się dzieje. Natomiast na ile społeczność lokalna ma na to wpływ. Bo ten proces, ten smutny proces dalej postępuje. Ja tylko tyle. Pięknie dziękuję panelistom za takie zdyscyplinowanie, trzymanie się czasu i wypowiedzi. I teraz oddaję głos pani Justynie. Tak, no nie wiem, ja mam teraz bardzo trudne zadanie, bo mamy, paneliści otrzymali od nas wcześniej drugie pytanie i do odpowiedzi, czy drugi zestaw pytań, do odpowiedzi na te pytania, jak rozumiem, są przygotowani. Tutaj mamy, właśnie nie wiem, mamy, czy ten obraz optymistyczny, czy pesymistyczny został nam przedstawiony, czy realistyczny. Doktor Potok powiedziała, że 10 lat temu rozmawialibyśmy o rolnictwie. Mam takie wrażenie, że teraz też bardzo dużo mówiliśmy o rolnictwie, tylko inaczej, tak, niż byśmy mówili 10 lat temu. Wydaje mi się, że to może też Fundacja Wspomagania Wsi jakiś ma udział w tym, że mówiąc wieś, nie myślimy wyłącznie rolnictwo, tak? Bo my tak naprawdę w naszej działalności nie zajmujemy się rolnictwem, tylko ludźmi mieszkającymi na wsi. Oni bywają rolnikami, ale wykonują też bardzo wiele innych zawodów, tak? I pytanie, które już tutaj się przewijało, i które też we wczorajszych wystąpieniach otwierających, tak, w tym co mówił pan Edwin Bendyk i o czym mówił pan Jarosław Domalewski, tak, o wykształceniu, edukacji i o tej przyszłości, która z jednej strony, to było mottem do wykładu pana Bendyka, zależy od nas samych, ale tak naprawdę nic nie wiemy i musimy być przygotowani tylko na to, że wydarzy się niemożliwe. Tak, więc może to niemożliwe, które się wydarzy, to będzie to, co jest niemożliwe dla profesora Gorzelaka. Nie wiemy, ale może się wydarzy. Teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, wiemy, że zajdą zmiany, tak? Częściowo, że one zachodzą, częściowo wiemy, jakie one są i w jakim kierunku idą, ale są też takie te zmiany, o których mówił pan Bendyk, o których nic nie wiemy, tak? One się, wiemy, że się zdarzą. No właśnie, a czy my jesteśmy przygotowani do tych zmian i do tych, o których wiemy, że zachodzą i do tych, których nawet nie możemy sobie wyobrazić. I kiedy zadajemy to pytanie, czy my jesteśmy przygotowani, tak? My możemy myśleć o nas na poziomie indywidualnym, tak? Czy każdy z siedzących tutaj na sali, każdy z państwa, czy wasze organizacje, czy samorządy lokalne w gminach, z których pochodzimy? To jest bardzo ważne pytanie. No i wreszcie to pytanie, czy nasza administracja centralna, tak? Czy nasz rząd jest do tego przygotowany, czy też się przygotowuje lepiej niż to do tej pory widzimy, lepiej niż te rezultaty tej polityki rozwojowej, tak? Ale co znowu my możemy czynić na naszym poziomie indywidualnym, czy naszej aktywności lokalnej, tak, o której mówił profesor Wilkin, czy mówił doktor Hart, że coraz więcej zależy od tego, co się dzieje lokalnie, czyli jednak to jest takie optymistyczne przesłanie, tak, że coś jest w naszych rękach, ale co my możemy robić, żeby nie być zaskoczonym, tak, żeby nie podążać za tymi zmianami, żeby nie być tak pół kroku dalej, tylko postarać się być pół kroku przed. Taką oczywistą odpowiedzią, nawiązując do wczorajszych wystąpień, jest edukacja, tak? Musimy
mieć lepszą edukację i tutaj nie myślimy już teraz tylko o szkołach, tak, o tym, żeby po prostu szkoły były lepsze, tylko jest mnóstwo innych form edukowania, zarówno ciągłego edukowania nas dorosłych, jak i lepszego przygotowywania naszych dzieci do życia. Ale moje pytanie jest takie, czy ta edukacja to jest ten jedyny obszar, w którym możemy mieć wpływ na rzeczywistość, tak, na to, co jest ważne dla młodzieży. Jakie są te inne obszary, tak? Co my na poziomie indywidualnym, ale też organizacji, tak? Bo tutaj musimy pamiętać, że jesteśmy przedstawicielami organizacji lokalnych tu na tym spotkaniu i czego możemy na przykład wymagać od naszych samorządów, czego powinniśmy się domagać. O co prosić i co do czego mieć przekonanie, że będzie działało. Oddaję głos panelistom. Nie wiem, czy kolejność taka sama, czy może w ramach jakiejś sprawiedliwości, tak, ją odwrócimy. Dobrze. Dziękuję bardzo. To pytanie bardzo fundamentalne, czy jesteśmy przygotowani do zmian, tak? Pytanie bardzo trudne, bo nie wiemy, do czego mamy być przygotowani tak naprawdę. To jest taka główna myśl, rozumiem, z wykładu redaktora Bendyka z dnia wczorajszego i to oczywiście jest takie fundamentalne pytanie, przed którym ekonomia właściwie stoi od swoich początków, tak? Jak budować system społeczno-gospodarczy, żeby ten system radził sobie z dostosowywaniem się do tak zmiennych wydarzeń. No sam redaktor Bendyk mówił wczoraj o tym, jak ten współczesny świat się bardzo zmienia. Chociażby sam wielki kryzys finansowy, który nastąpił. No, wielu znakomitych ekonomistów jeszcze w roku 2007 są takie wypowiedzi tych ludzi, którzy mówią, że ekonomia odniosła sukces. Już nigdy nie będzie recesji. Tak? I to są ludzie, którzy dostawali nawet nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Mówili kilka lat temu, że nigdy już nie będzie recesji, że my sobie poradziliśmy z oddziaływaniem na gospodarkę. Nic takiego się nie stało. Dobrze, czyli jak możemy się do tego przygotować? No, siła rynku, jeśli zastanowimy się, czym jest wolny rynek, polega na tym, że rynek to miliony niezależnych od siebie eksperymentów, które również państwo prowadzą, budując lokalne inicjatywy, lokalne działania, lokalne strategie rozwoju. Stiglitz kiedyś napisał, że socjalizm rozpadł się dlatego, że był jednym wielkim eksperymentem. Nawet jeśli nam się nie uda jedna z naszych strategii, to dla całego systemu jego stabilności to nie będzie miało znaczenia, bo uda się wiele innych strategii, które państwo realizują. Czyli dobrze, schodząc na poziom polityki, powinna to być polityka rozwoju obszarów wiejskich, gdzie jak najwięcej dzieje się na poziomie lokalnym. Tak? I taką jedną z wzorowych inicjatyw jest oczywiście podejście lidera, która jest podejściem lokalnym. I czemu nie, na przykład do polityki spójności, nie wprowadzać działań podobnych do lidera, tak? Gdzie moglibyśmy lokalnie w większym stopniu zarządzać działaniami z zakresu polityki spójności. Dobrze, jak do tych zmian się przygotowywać i co my robimy tak? Czy tutaj trochę będę teraz mówił w charakterze członka zespołu doradców premiera, ponieważ państwo być może słyszeli o takim raporcie Polska 2030, który zespół opublikował w roku 2009, gdzie wskazywaliśmy na podstawowe zagrożenia dla rozwoju Polski w perspektywie roku do roku 2030. W tym momencie jesteśmy na finiszu pisania długookresowej strategii rozwoju kraju właśnie do roku 2030. To nie jest przypadek, że my mamy tak długi horyzont czasowy, ponieważ w tym dokumencie staramy się uniknąć błędów wcześniejszych dokumentów rządowych, gdzie perspektywa była równa perspektywie budżetu Unii Europejskiej. W związku z czym te wszystkie wcześniejsze strategie mówiły o tym, jak wydać pieniądze unijne. Podczas gdy ktoś powiedział, że tych pieniędzy raczej nie będzie w najbliższym czasie mniej pieniędzy z Unii Europejskiej, no, mi osobiście, czy nam wydaje się, że do roku 2020 pewnie tak. Po roku 2020 możemy się spodziewać, że tych pieniędzy na pewno będzie dużo mniej.
W związku z czym pytanie jest, jak budować potencjał rozwojowy, żeby przygotować się do sytuacji, gdy tych pieniędzy będzie mniej. Tak? I to jest pytanie, przed którym tutaj my stajemy. Pewna odpowiedź, którą dajemy i która wywołała bardzo ożywioną dyskusję, również polityczną, również w ostatniej kampanii prezydenckiej, to tak zwany model polaryzacyjno-dyfuzyjny, tak? który proponujemy w tym dokumencie Polska 2030, który dla niektórych oznacza po prostu to, że my chcemy zabrać pieniądze obszarom wiejskim, wszystko zainwestować w miasto i liczyć na to, że impulsy rozwojowe się będą z miasta rozprzestrzeniały. Nic bardziej mylnego. Znaczy ja, jeśli mogę prosić o slajd. Chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów, jak my rozumiemy model polaryzacyjno-dyfuzyjny, bo zakładamy, że na podstawie tego modelu, który opisujemy w naszej strategii, dalej, będą budowane inne strategie. Mogę jeszcze dalej? Nie wiem, czy cokolwiek widać. Ten model, który proponujemy, składa się z trzech elementów. Po pierwsze, pierwszy element to polaryzacja, tak? Procesy są spontaniczne, kapitał ludzki, techniczny i inny, i finansowy po prostu płynie tam, gdzie stopa zwrotu z kapitału jest największa. To trochę jak w fizyce i my to nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Ten kapitał zawsze będzie płynął, głównie do środków miejskich, gdzie ten kapitał ludzki chociażby jest najwyższej jakości. I na to my specjalnie nie mamy wpływu. Z drugiej strony my możemy tak budować tę politykę, żeby wspierać kanały dyfuzji. O niektórych z nich powiedziałem wcześniej. I co więcej, w tym naszym dokumencie my stawiamy taką rekomendację, żeby w okresie do roku 2020 kanał dyfuzji był najważniejszy. Dlaczego? Bo w tym okresie możemy liczyć na znaczące wsparcie ze środków europejskich, właśnie na budowanie kanałów, transport, internet, współpraca naukowa, współpraca przedsiębiorców, budowanie kapitału społecznego, tak? Które wymagają finansowania europejskiego. Ale jest jeszcze w tym modelu trzeci element, który nie jest w nazwie modelu, ale jest tak samo ważny. Żeby te impulsy rozwojowe mogły się rozprzestrzeniać, musi być lokalny potencjał. To znaczy bez inwestycji w kapitał ludzki, w lokalną infrastrukturę, w lokalne usługi publiczne wysokiej jakości, te impulsy rozwojowe, nawet jak będą płynęły i nawet jak będą kanały dyfuzji, one nie będą przyjmowane. Dlatego między innymi w tym naszym dokumencie stawiamy dosyć taką radykalną rekomendację, że w okresie 2014-2020 powinniśmy dokonać gwałtownej realokacji środków kierowanych z funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego. Nie wiem, czy Państwo obserwujemy tak, że koncentracja tych środków w obecnym okresie programowania na wspieraniu szkoleń tak naprawdę popsuła rynek szkoleń, bo tych pieniędzy jest za dużo, tak? A za mało jest pieniędzy na stypendia dla młodzieży, na, mówiąc trochę kolokwialnie, za mało pompujemy tych pieniędzy do systemu edukacyjnego i to trzeba zmienić. Znaczy chcemy dosyć radykalnie obniżyć wielkość środków na szkolenia, ale te środki przesunąć właśnie do systemu edukacyjnego. To jest jedna z rekomendacji, którą przekazujemy w tym dokumencie, czyli model polaryzacyjno-dyfuzyjny jest modelem równoważenia rozwoju. Modelem, który widzi specyfikę obszarów problemowych. Tutaj trochę odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi profesora Gorzelaka, no jest ryzyko, tak, że jeśli obszary wiejskie się będą wyludniały, to profesor powiedział, nie będzie miał kto prowadzić sklepu, nie będzie miał kto uczyć w szkole i to jest miejsce dla interwencji publicznej oczywiście. Natomiast ryzyko tutaj cały czas pozostaje, bo jeśli ludzi na obszarach wiejskich będzie coraz mniej, to nie będzie tej masy krytycznej, która będzie powodowała, że będzie opłacało się otworzyć sklep, otworzyć inne miejsca, tak, świadczenia usług. I to jest taki, ja nazywam to za opracowaniami OECD takim trochę okrężnym modelem degradacji obszarów wiejskich, tak? Czyli spada gęstość zaludnienia, nie ma masy krytycznej dla powstawania dobrej jakości usług publicznych, w związku z czym ludzie ze wsi wyjeżdżają, spada gęstość zaludnienia i tak, i jesteśmy w takim błędnym kole. I to oczywiście jest pytanie pewnie do dyskusji, no co jest lepsze, tak? Czy jednak wpływanie w pewien sposób na procesy migracyjne, czy powiedzenie, że my nie mamy na nie żadnego wpływu i na przykład pełne subwencjonowanie usług publicznych na obszarach wiejskich. No to jest pytanie, przed którym
przed którym my w tym momencie stajemy. I ostatnia jeszcze kwestia, nawiązując troszkę do profesora Wilkina też, ta kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. To jest bardzo istotne, jak Państwo sobie spojrzą na to, o czym się debatuje na forum europejskim. Food safety to właściwie cały czas się o tym mówi, również w kontekście tego, co widzimy, tak? No, ceny żywności są wysokie. Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to jest kwestia rozwiązana, tak? Że to jest kwestia, która tak naprawdę nie powinna zaprzątać nam głowy, podczas gdy food security jest bardzo istotne, tak? I to również powinno kształtować naszą politykę rolną w najbliższym okresie. To chyba tyle i dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wokół spraw przyszłości i roli polityki może kilka uwag. Oczywiście na to, co się dzieje, co się będzie działo, mają wpływ pewne procesy żywiołowe, spontaniczne i one są tak naprawdę decydujące. Te procesy są wynikiem tego, co się dzieje w skali globalnej, ale i europejskiej, krajowej czy lokalnej. I teraz jest pytanie takie dość ważne, czy my mamy na to jakiś wpływ i w jaki sposób wpływać na to, co się dzieje. Oczywiście, gdyby powiedzieć, że nie mamy, to od nas nie zależy, są to procesy ewolucyjne, żywiołowe, no to człowiek by zaprzeczył, powiedziałbym, istocie człowieczeństwa, bo każdy człowiek chce kształtować świat. No, zostaliśmy, że tak powiem, do tego stworzeni i powołani. Tylko to jest oczywiście trudna sztuka. Jednym z takich narzędzi kształtowania tego otoczenia, przyszłości, to jest właśnie polityka i planowanie. Polityka to słowo jest powszechne, planowanie nie jest słowem często używanym i chętnie używanym. Natomiast planowanie jest narzędziem kształtowania przyszłości w taki sposób, żeby zrealizować założone jakieś cele i wartości. I to jest niezwykle ważne. Ja przywiązuję do tego bardzo istotną wagę. I teraz kolejna rzecz, kto to ma robić? No wiadomo, że wiele spraw jest trochę poza naszą kontrolą, mają charakter globalny, ale jak zawsze mówię, w tej globalnej przestrzeni można sobie zagospodarować własne miejsce. I teraz sprawa jakości polityków, którzy się zajmują wsią i rolnictwem. Ja dość często w moich pracach i wystąpieniach odwołuję się do słów bardzo mądrego człowieka, który niestety już nie żyje, czyli do słów profesora księdza Tischnera, Józefa Tischnera. On na takim spotkaniu ze społecznościami wiejskimi, rolniczymi, pod koniec lat 90. W ogóle tytuł wystąpienia był "Świat podbija się głową". Mówił o roli wiedzy, o roli no, kwalifikacji człowieka i tak dalej, ale powiedział sporo ciekawych i gorzkich słów pod adresem polityków. Ja, jeden cytat. Z moich obserwacji wynika, że bardzo często sprawy polityki trafiają w ręce amatorów. Ludzie, którzy nie sprawdzili się w innych dziedzinach, idą do polityki. A w działaniu politycznym niesłychanie ważny jest ogólny punkt widzenia. Ogólnopolski, europejski. Mało jest teraz takich polityków chłopskich, którzy potrafiliby rolną strategię świata czy Europy przetłumaczyć na sytuację codzienną polskiego chłopa. O wiele więcej jest takich polityków, którzy korzeniami siedząc na wsi nie bardzo mogą wznieść się do poziomu ogólnopolskiego, nie mówiąc już europejskiego. Ciasnota perspektyw, zapatrzenie w gminę lub powiat nie czyni nadziei na polityka o szerokich horyzontach. Przypomniałem sobie ten cytat, bo tydzień temu mniej więcej byłem na spotkaniu w Senacie, w naszym Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, na konferencji z okazji 30-lecia Solidarności Rolników Indywidualnych. Byłem poproszony o to, żeby powiedzieć parę słów o zmianach, jakie będą zachodziły we wspólnej polityce rolnej po roku 2013. I tam były też wystąpienia tak zwanych liderów chłopskich. I głos zabrał znany, taki człowiek, Jacek Soska.
który jest znanym takim politykiem. Mianowicie on po pierwsze krzyczał przez cały czas. On nie mówił, tylko krzyczał. I krzyczał dlaczego? Dlatego, że jedyną sprawą, która jego zdaniem powinna być natychmiast i która jest naprawdę ważna, to, żeby polscy rolnicy mieli takie same płatności bezpośrednie jak rolnicy francuscy czy niemieccy. To ja mu powiedziałam, a dlaczego w Hiszpanii, która jest od 86 roku w Unii, płatności są takie jak w Polsce, a w Portugalii jeszcze niższe? To są różne kryteria, to z różnych względów są te płatności takie, a nie inne. Ale Europa idzie w kierunku ujednolicenia. To jest jedno. Ale nie o to chodzi. Po prostu, kiedy mówiliśmy o perspektywie roku 2020, o pewnych zmianach w rozwoju, typu w jaki sposób osiągnąć ten rozwój zrównoważony, żeby właśnie pewne cele spójności zrealizować, to on stwierdził, że to są wszystko bzdury, mówi. Mówienie o roku 2020, mówienie o nie wiem, o spójności, mówienie o zrównoważeniu jakimś, mówi, to są bzdury. Pieniądze się liczą i to te, które są teraz. Więc powiedziałem, że jeśli wieś i społeczności wiejskie mają takich liderów, to ja bardzo, bardzo kiepsko widzę przyszłość. To nie są liderzy. Ale jeszcze jakiś czas temu słuchałem z kolei innego lidera, Serafina, szefa Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, który wygłosił takie zdanie. Kiedy mówiliśmy o tym, jak ważny jest drugi filar wspólnej polityki rolnej, rozwój obszarów wiejskich, infrastruktury, to on powiedział coś takiego. Ja to przytaczam, bo to mnie zbulwersowało, muszę powiedzieć. On powiedział, dla mnie nieważne jest to, czy przez moją wieś będzie przechodziła pięknie wyasfaltowana droga. Dla mnie jest ważne to, ile pieniędzy będzie płynęło do mojego gospodarstwa. Koniec, kropka. I to jest właśnie, to są pewne patologie polityki i patologie dlatego myślenia. Dlatego wskazuję na to, że widząc państwa, że to jest ten zalążek tej polityki właśnie z wyobraźnią, z europejską, bo musimy to miejsce znaleźć właśnie, jak mówię, w Europie, w globalnej przestrzeni. I ostatnia sprawa. Co jeszcze można powiedzieć o przyszłości? Jak się do niej przygotować? Po pierwsze, ja wierzę w to i w Unii Europejskiej wiele na to wskazuje, że będzie rosło znaczenie regionów i społeczności lokalnych, także finansowe. To znaczy, że będzie jednak pewna decentralizacja środków publicznych na rzecz właśnie regionów i społeczności lokalnych. I to w związku z tym stawia zadanie, żeby dobrze te pieniądze wykorzystać. One są niewielkie ciągle, ale są też źle wykorzystywane. Co do tego się pewnie zgodzimy. W związku z tym się do tego trzeba też przygotowywać i różne rzeczy się mogą zdarzyć w świecie. Pójść technologia w jednym kierunku, w drugim kierunku, wskaźniki wzrostu mogą być takie czy inne, ale jedna rzecz będzie niewątpliwie potrzebna. To jest po pierwsze wiedza i ta wiedza musi być cały czas bardzo wzbogacana. Po drugie umiejętności społeczne, pewna umiejętności i także pewne formy instytucjonalne, które tę aktywność ludzi potrafią ukierunkować i efektywnie wykorzystać. Czyli krótko mówiąc, w te rzeczy trzeba inwestować, bo to się na pewno zawsze sprawdzi i będzie potrzebne. Teraz, za 5, za 10 i za 100 lat. I tego się trzeba trzymać i na tym się chyba wygrywa. Dziękuję. Ja nie umawiałam się z profesorem Wilkinem o czym będę mówić, bo on wolał tam na tej dyskotece wczoraj pobyć niż... No. Ale chciałam mówić w zasadzie o tym samym, gdy pomyślałam sobie, co jest najważniejsze. Tu pani Justyna mówiła o tym, że lokalnie, że działacze lokalni. Ja chciałam przypomnieć, że to hasło działać lokalnie ma drugi człon. Myśleć globalnie. Co to znaczy myśleć globalnie?
czy wydobyć się, co mówił profesor Wilkin, z pewnego zaściankowego myślenia, bo ono może być nie tylko na poziomie społeczności lokalnej. Podam tutaj takie trzy przykłady, jak nie potrafimy myśleć globalnie. Za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego miał prezydent Kwaśniewski znakomity zespół doradców, między innymi ekonomicznych, i do bardzo eminentnego ekonomisty poszłam na rozmowę z moimi kolegami francuskimi. Było to przed wyjściem do Unii Europejskiej. Ja służyłam raczej za tłumacza i koledzy moi francuscy zapytali, jaką też Polska tego najważniejszego doradcy ekonomicznego ma wizję wsi i polityki rolnej. A on odpowiedział krótko, no co, no przecież jest wspólna polityka rolna. Ich po prostu zatkało, ich zbulwersowało, prawda? Zwłaszcza Francuzów, którzy tak bardzo, dla których tak bardzo ważna była ich wieś, ich rolnictwo. Przykład drugi, już tutaj ja się nie popisałam, a było to prawie dokładnie rok temu. Zostałam zaproszona do Francji, między innymi na południe Francji, gdzie w Rodez, taka niezbyt duża miejscowość, miałam prowadzić debatę na temat wspólnej polityki rolnej z szefem Chambre de Commerce, takiej organizacji i Izby Gospodarczej, który jednocześnie był deputowanym. No i ja się tam naczytałam, naprzygotowywałam, a to tyle, a to śmego, a to tutaj tyle mamy mniej, a tu więcej, a tu to. No i w ogóle tak byłam, że to ta polityka musi być. I tak skonstruowałam tę swoją wypowiedź. A ten starszy pan wyszedł i mówi, że to wszystko jest nieważne. My musimy patrzeć, jakie jest miejsce Unii Europejskiej w świecie. Bo tu są Chińczycy, bo tu są tacy, bo tu jest Ameryka Południowa, która zalewa nam rynki. I Francja i Polska są dwoma wielkimi rolniczymi krajami w Europie i powinny spróbować znaleźć swoje miejsce nie w Europie, w systemie globalnym. Trzeci przykład. Jak my myślimy? Była to niedawna dyskusja o naszych przyszłych, raczej emeryturach naszych dzieci. Była dyskusja, jakie te emerytury będą. Przy czym na to składa się bardzo wiele czynników. Na to składa się, ile będzie aktywnych zawodowo i jak oni będą wydajni. Mamy 1,5 miliona klientów KRUS-u, którzy nie płacą tych składek, prawda? Którzy poza tym nie wnoszą do dochodu narodowego swojego udziału. Grzegorz mówił, o ile ten udział jest mniejszy, ten wkład. To nie jest tylko tak, że oczywiście mają, rolnictwo ma inne funkcje. Rolnictwo ma być wielofunkcyjne. Ma nam zapewnić krajobraz, ptaki i tak dalej, i tak dalej. No tylko musimy sobie powiedzieć, co my chcemy zrobić, na co nas stać. Przy pomocy jakich metod? Czy my godzimy się na to, prawda, żeby te emerytury również z tego względu były dla naszych dzieci, były niższe? To jest pewien sposób myślenia. Nie można myśleć o wsi jako wyizolowanej wyspie. Wieś swoich problemów sama nie rozwiąże, ale też nie jest zupełnie wyizolowana. Musi w jakiś sposób kontrybuować w tej społeczności globalnej, jakim jest społeczeństwo, chociażby społeczeństwo narodowe. Ostatnia sprawa, o której mówię, to oczywiście, co mówił profesor Wilkin, to jest rola planowania.
to my mamy taki stosunek do planowania niedobry, bo to się wzięło z planowania centralnego. Tymczasem wszystkie społeczeństwa europejskie rozwinięte no dość tworzą plany rozwoju. Natomiast trzeba być świadomym, że w jakim stopniu te plany mogą zostać zrealizowane. W 1971 roku została uchwalona tak zwana strategia rozwoju przestrzennego Polski do 2000 roku, rok 2000. Była to koncepcja profesora Oskara Hansena, która przewidywała, że z mapy zniknie 70 tysięcy miejscowości wiejskich. To miało zniknąć do 2000 roku. Oczywiście nie znikło, prawda? Nie znikło. Natomiast w 1992 roku została uchwalona nowa koncepcja, koncepcja strategiczna, koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Na ile ta koncepcja jest możliwa do zrealizowania? Już niektórzy specjaliści od organizacji przestrzeni mówią, że wprowadzi ona chaos przestrzenny. Są oczywiście inni, którzy podkreślają zalety tej koncepcji. Natomiast jest to problem. Jest to problem także, i tu zakończę znów przykładem realistycznym. Może on nie jest optymistyczny, ale daje do myślenia. Przez jakiś czas mieszkałam w Portugalii, zajęłam się Portugalią i rozwojem wiejskim w Portugalii. Naczytałam się, naspotkałam się i zapamiętałam taki cytat z takich dwóch dużych tomów. Rozwój wiejski, wyzwanie czy utopia. Tam profesor Erminda Cavario z Uniwersytetu Nowego w Lizbonie napisała: inwestujemy w te tereny wiejskie. Płyną tam środki, płyną tam projekty, płyną tam inicjatywy, a one jak pustoszały, tak pustoszeją. Nie jest to optymistyczny, natomiast jest to realistyczna obserwacja. Ja obserwowałam to na przestrzeni 15 lat, jak to było przy pomocy dokumentów. I Ania Potokowa wie, że ja zawsze jestem daleko od takich optymistycznych rozważań, natomiast nie chcę powiedzieć, że te moje prognozy zawsze się sprawdzają, ale coś w tym jest. Dziękuję bardzo.